Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Przypominam, że materiał był omawiany na komisji. Jest opinia pozytywna o tym projekcie uchwały. Pan burmistrz, zapraszam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chcę też tutaj zdanie powiedzieć, dlatego że ta uchwała wprowadza dość istotną zmianę. Jak Państwo wiecie, od wielu lat udzielamy dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach. Przy czym dotąd obowiązująca wersja ustawy zakładała możliwość dofinansowania tylko tych zabytków, które są w wojewódzkim rejestrze zabytków. To w przypadku naszej gminy stanowi ledwie kilkanaście obiektów. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków pozwoliła udzielać dotacji również tym obiektom, które są w tak zwanej gminnej ewidencji zabytków, czyli mówiąc wprost, no mają jakby niższą rangę jako obiekty zabytkowe. Korzystamy z tej zmiany ustawowej, wprowadzając szybko zmianę uchwały, czy uchwałę, która pozwala również na udzielanie dotacji właśnie do prac remontowych, konserwatorskich, inwestycyjnych w tych obiektach, które są również w gminnej ewidencji zabytków. To jest bardzo istotne rozwiązanie. Tu już mówimy o dziesiątkach obiektów na terenie gminy, przede wszystkim w mieście, i to jest po części odpowiedź na te wnioski, które od lat były formułowane, żeby gmina jakby znalazła jakiś sposób na wygląd na przykład fasad kamienic w starej części miasta. Dotąd zawsze odpowiadaliśmy, że no nie ma takiej możliwości. Teraz się furtka pojawiła, korzystamy z niej natychmiast i taką możliwość dajemy. Zmieniamy trochę również samą procedurę. Dotąd wnioskodawca musiał do końca września danego roku pełną dokumentację złożyć. Ona jest oczywiście zgodnie z zapisami ustawowymi dość wymagająca, bo na to muszą być projekty budowlane, muszą je sporządzać osoby odpowiednio wykwalifikowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu wprowadzamy jeszcze możliwość uzupełnienia tej dokumentacji do 15 października każdego roku. Dotacja oczywiście jest wtedy na rok następny. Dziękuję. Dyskusja trwa. Panowie mają jakieś pytania? Jeśli nie ma, to w takim razie, Szanowni Państwo, zapoznam Państwa z projektem uchwały. Materiał jest dosyć obszerny. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje. I tu, Szanowni Państwo, nie wiem, czy też tak uważacie, że ominę tu kilka paragrafów. Materiał jest bardzo obszerny, a więc pozwolicie, że przejdę do paragrafów bliżej końca tego projektu uchwały. Paragraf 9. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej, dotacje celowe, o których mowa w niniejszej uchwale, obowiązują nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. W paragrafie 10 tracą moc uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki. I tak, w pierwszej kolejności uchwała nr 52/423/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podpunkt drugi. Uchwała nr 6/81/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wronki. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie kworum, bo widzę, że nam wygruszy się tutaj kolega radny, więc zanim przejdziemy do głosowania, potwierdźmy naszą obecność na platformie sesja. Dobrze, czyli jesteśmy w okrojonym bardziej składzie, więc zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały jak w sentencji? Kto jest za? Przypominam, że podnosimy rękę i głosujemy przyciskając odpowiedni przycisk na tablecie. Za, przeciw lub wstrzymuje się. Bardzo dziękuję. Projekt uchwały został podjęty. Jest jakiś sygnał na przerwę? Nie wiem. Chyba nie. Jedziemy dalej. Dobrze. Szanowni Państwo, punkt 16, druk numer 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Materiał omawiany na komisji w ubiegłym tygodniu. Wymownie patrzę na Pana Prezesa. Pan Prezes czeka na pytania, ewentualnie jeśli się jakieś nasuwają. Jeśli nie ma pytań, nikt się nie zgłasza. Panie Prezesie, pozwoli Pan, że przejdę do meritum sprawy i zapoznam Państwa z projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W paragrafie drugim regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie trzecim z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy nr 31 łamane na 224 łamane na 2005 z 9 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W paragrafie czwartym wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wronki i w paragrafie piątym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki i przyciskamy odpowiedni przycisk na tablecie. Dziękuję. Sprawnie poszło, bardzo szybko. No, Szanowni Państwo, punkt 17 przed nami. No cóż, punkt bardzo obszerny. A w punkcie 17 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto. Materiał omawiany był na Komisji Budżetu. Jeśli się nasuwają jeszcze jakieś wątpliwości, pytania, to jest odpowiedni moment, tu i teraz. Nie widzę, nikt się nie zgłasza do dyskusji. Szanowni Państwo, tradycyjnie przy podejmowaniu uchwały musimy zapoznać się i rozstrzygnąć o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto. Macie Państwo przed sobą ten obszerny materiał. Przejdźcie może do tego załącznika numer 2. Jeśli już tam, moi drodzy, jesteście, to w takim bądź razie pozwolicie, że zaczynamy. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta i Gminy Wronki po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez burmistrza miasta i gminy Wronki uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto w trybie wyłożenia do publicznego oglądu rozstrzyga, co następuje. I tak, pierwsze wyłożenie. Uwagi wniesione do projektu planu wyłożonego do publicznego oglądu w dniach 29 kwietnia 2013 do 14 maja 2013. Termin składania uwag do 4 czerwca 2013 roku. I tak. Data wpływu uwagi 13 maja 2013 roku. Czytam Państwu treść uwagi. Uwaga ta składa się z sześciu części. I teraz przeczytam Państwu pierwszą część uwagi. Każdą z osobna będziemy głosować.